Zostały nam tylko 3 minuty, więc od razu konkretne pytanie. Pani Majko, co pani sądzi o tym, że Iwona Pawłowicz dała pani tylko 3 punkty? I byłam zszokowana, powiem szczerze. Czyli skandal. Skandal. Skandal! Nie, no ja myślę, że każdy juror oczywiście ma swoje kryteria oceny, ale wiadomo, że zawsze wszyscy się boją ocen Iwony. No nie bez powodu ma ksywę Czarna Mamba. Czarnej Mamby. Ale myślę, że taka piątka, szóstka... Czyli zaniżyła pani. Nie wiem, ale wiem też, że w jej oczach nie było idealnie, no bo trudno, żebym w tydzień nauczyła się idealnie zatańczyć tango. To jest bardzo trudny układ. Zresztą Michał, nie wiem dlaczego, dlaczego mi ułożyłeś taką trudną choreografię? Jestem ambitny. A ty, Michał, co sądzisz o tym, że pani Iwona dała pani Majce trójkę? Twoim zdaniem za mało? To jest duża przesada, ponieważ no, my bardzo też ciężko pracujemy i później tą ciężką pracę można skwitować po prostu takim elementem jak danie trójki. To nie jest fajne uczucie, ponieważ Majka nie zasłużyła na ocenę 3. No. Jest to bardzo niska nota w odniesieniu do tego, ile pracy włożyliśmy w tą choreografię. I do innych tańców. No i do innych tańców, które też dzisiaj były prezentowane. No nie chciałbym narzekać, ale no nie wiem, pani Iwonka już od chyba 2 edycji ma jakiś tam ze mną problem. O, to jest mocna deklaracja. To jest mocna deklaracja. Dlaczego uważasz, że pani Iwona ma problem z tobą? Nie wiem, bo jak z Julią tańczyłem, to też. Nie, na głowę, to nie. Ani Majko, cichutko. Ja ich znam. Ja nie, ich znam. Nie, pamiętam w poprzedniej edycji też Michał pani Iwonę. Michał Danilczuk ma żal do Iwony Pawłowej. Co się wydarzyło? Nie, pani Iwonko, niech pani tego nie słucha. Ja już rozmawiałem z panią Iwonką, już wiemy, co poprawić. Natomiast jeżeli rozmawiamy o ogóle, no to 3 to jest za mało, no. W momencie, jeżeli Majka naprawdę tańczy dobrze. A jeszcze z plastrami, nie? No już nie, to już nie. To nie, nie, nie. Wiem, wypadki. No to nie o to chodzi. Ale nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że to mnie zmobilizowało, żeby lepiej zatańczyć. Uwierz mi. Bardzo dobrze. No i dobra, czas nam ciężko, się kończy. Ciężko pracować. Dziękuję bardzo pani Majko. Ja chcę powiedzieć pani, że ja panią kocham. Naprawdę. I z wzajemnością. Naprawdę, bardzo, bardzo. Ta bardzo jest bardzo lubię tę parę. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć.